Patrząc na sytuację gospodarczą Polski, my w tej chwili jesteśmy 23. gospodarką świata pod względem wielkości PKB na osobę, 8. gospodarką Unii Europejskiej, ale jednocześnie, jeżeli popatrzymy na rankingi dotyczące konkurencyjności czy innowacyjności, to tutaj niestety już jesteśmy na 38. i 39. miejscu. I niestety to zaawansowanie naszej gospodarki maleje w stosunku do innych, relatywnie traci. Dlatego, że my relatywnie mało inwestujemy. Na badania i rozwój wydajemy tak naprawdę tylko 1% PKB. Są takie szacunki, że robotyzacja, automatyzacja może średnio rocznie zwiększać produktywność o 1,4%. To, na czym do tej pory bazowała nasza gospodarka, czyli na wysokim wykorzystaniu zasobów produkcyjnych wynikających z zasobów ludzkich, to już odchodzi w przeszłość.